Siema, z tej strony Trisus, my jesteśmy T-Squad i w dzisiejszym odcinku będziemy jeść jedzenie dla biedaków, normalnych ludzi oraz bogaczy. Więc w każdej rundzie będziemy losować, kto tak naprawdę próbuje, jakie jedzenie mamy naprawdę bardzo dziwne potrawy. Więc zostaw łapkę, zostaw suba, bo filmy są codziennie na kanale o 18. I teraz przechodzimy do pierwszej potrawy. Panowie, losujcie, tutaj jest kim jesteście w tym challenge'u. Okay. Agnes, komu obciąłeś głowę? W sensie, komu obciąłeś włosy, żeby... Dawaj, Łukasz, losuj, zamykaj oczy. Uwaga. I losuj. Baluny, musisz napompować, żeby wiedzieć co to. Dawaj. Napompuj, stary. Normalny! O, nic nie muszę robić. Teraz twoja, Łukasz jest normalny, o, nie, no nie wiem. Jedny. Nie! Bogaty! Biedny! No jak ci się podoba? Bardzo mi się nie podoba. Schować mi to ze stołu, zabrać. Już. I zmienić miejsce. O nie, nie mogę siedzieć o bogatego. Śmierdzi, co? Tak. Ten karton jest popsikany wyciągiem z żula. Mhm. Dobrze, panowie, teraz przyjadą wasze dania. Uwaga! O, jak tam, biedaki? Jakie biedaki, tak pomiędzy. Jak ja mam to otworzyć? Zwykła gołda. Zwykły gołda, no, i to najtańszy w sklepie. Ja aspiruję, żeby... A ty prezydent. Ja aspiruję, żebyś prezydentem po prostu, jako normalny człowiek tutaj. Udało się. O, co jest grane? Co to za ser? Mam nadzieję, że był drogi. Oj, był i to bardzo, ale nie tak drogi jak ten normalny serek. Nie był wcale drogi. Uwaga, zobaczmy jak smakuje. Nie wiem, czujemy go tutaj aż. Wow, ale to jest dobre. Tak, bogaty ser? Ale pyszny. O, Łukasz, chyba do stopy sobie to przyjdzie. Co to jest? Jaki biedny. O, jest zielony kawałek nawet. O, cały ser naraz. O kurde, ej, ale jestem zadowolony, mi smakuje ten ser. To jest tak dobre, to bym to lizać jak loda. O fu. Może takie... Miałem zapytać, czy dasz spróbować, ale po pierwsze jest to biedny, a po drugie już nie chcę. Bo właśnie... I tak bym nie dał. Bo właśnie jedzą takie lody. Co? Bo właśnie jedzą takie lody. Jedzą takie lody. Ale to jest dobre, ja pierdzielę. Naprawdę, to jest tak pyszne. Czujesz się bogaty? Mhm. Ja się czuję tak idealnie. Lubię ten ser, lubię, naprawdę. To jest najlepszy ser. A ty, biedaku? Dziwne, gdyby ser za 1000 zł smakował, nie? To też prawda, stary. Jeżeli on kosztował 1000 zł, to dałbym 2. Ponoć jest z syren. Ale pyszne to jest, i ja pierdzielę. Ser z syren, mówię wam serio. Mogę wam dać spróbować, chcecie? Nie wiem, czy jestem godny. Ja jestem za biedny. Taki malutki kawałeczek możecie, bo to akurat będzie, nie wiem, 5 zł. Jeden kawałeczek to moja cała pensja. Ale tak malutki, dobra, wiesz co, ja ci dam. O, to jest chyba z 5 zł może. O, no, no, no. Masz, możesz sobie spróbować. Ej, ej! No to już nie wygląda. Oddajesz stówę! Nie, on nie ma tyle pieniędzy przecież. Ha, nie możesz mi nic zrobić. Jak ładnie pachnie. Dobry, nie? Zapach ma wybitny. Ale smakuje ci? Moje kubki smakowe nie są tak bogate. Smakuje identycznie jak mój. A jak już się kiedyś taki? Stary, jestem normalny, nie mogę się cieszyć z twojego. Smakuje tak jak twój, stary. On ale gorzej niż mój smakuje. Jedliście kiedyś taki? Taki jest najlepszy. Nie, jasnie. Ci bogaci... Ile kosztował? 5 zł. No, właśnie. Możemy przejść do innej, bo tak, ja mi się tak, nie chcę tak gadać o sera. Dobrze, dobrze. Dzipek. Co ty robisz? O, ma coś, dwa balony. Masz 3 nawet. Masz 3. O, ja biorę ten. Ten? A chcesz się zamienić? Bogaty! Znowu! Ja nie a mogę. Co masz, bogatego? Ja się zamieniłem z Łukaszem. Co? Biedny! Dał mi biednego znowu? Nie! Ja nic nie mówiłem, chciałem się zamienić, a już zobaczyłem tak co samo miałem. Dawaj balona. Czuję się oszukany. Ja nie, jestem normalny. Proszę bardzo, przed wami stoją energetyki. O! Co to jest? Big Power! Będziesz miał dużo siły po tym, no. Ile to kosztowało? Ja będę potworem. Myślę, że mniej niż woda po prostu. Oni to robią z kranów, stary. Co, Ernest Mojito? To jest woda z wanny po starym. Nie wiem, Ernest, wiesz co, jestem normalny, nie mogę. Dobre czy nie? Ściemniać w tej grze. Jak to wypijesz, to przypomnij ci się, jak stary ci wszedł do wanny. Ale nie pijam wody z wanny. A, to sorry. Co jest? On nie, ma monsterka. Nie. Jemu już lata noga, zobaczcie, jak mu on napierdziela tą nogą cały zamieńmy czas. Zamieńmy się, zamieńmy się. Wszystko? Ulecz powalony. Wiecie co teraz będzie? Nie róbcie tak będzie. Będzie się zamieni w Hulka. Ej, nie, będę miał duże, duże ADHD. Ach. Ale się spociłem, chłopaki, już. Wypiłem to i się cały spociłem od razu. Jeszcze mojego pół wypił, Łukasz, zostaw to. Chciałbyś, żebym ruszył go o, chociaż trochę. No, jeszcze, no. Jaki bukiet wyczuwasz tutaj? Tłoczona beczka. Śmiechu chyba. Zamień się. Nigdy w życiu. A połączcie no to z tym. Nie, w tej puszce. Ale, bo... Ej, teraz to kosztujesz dużo więcej. Oh, tyle wystarczy. Miłej energetyk nie smakuje. O kurde, Wolki też... weź go stąd w ogóle. Dobra, dajcie nam co innego, ja tego nie będę pił i nie chcę już być biedakiem. Dobrze, to losuj. Teraz nie ma szans, żebym trafił biedaka. Dawaj mi to. O kurde. Bogaty! Bogaty. O, kupo, czekaj!
No nie, masz normalny chyba! Normalny! Nie, biedny! Ale nie wiem, co jest z drugiej strony, może nie będzie tak źle. Uwaga! O kurde! Wow. Co to jest? Lizak. Kiku miku na patyku chyba. Czy ja mam KFC? Gdzie na to? Co to jest? Burger bogacza. O, ale kuzacko wygląda. Kiedyś trzeba było być tym biednym. Pysznego burgera za 2 złote. Jeżeli w ogóle za złotówkę. Dobra, ja wcinam swojego. Mocne mięso, ale patrzcie, cebulka jest w zestawie, ketchup jest w zestawie. Jako biedny nie zasłużyłem na cebulę. Masz, Ernest, zasłużyłeś. Miałeś tą cebulkę. I o to chodzi. Jak tam twój burger? Dobry. Aha. Tego nie próbowałeś. O, nie tak dobry jak twój, ale i tak jest smaczny. Dobra, no na zimno, chłopaki. No trzeba sprawdzić, czy to w ogóle jest jada, ale... Kurde, nie mogę marnować jedzenia jako biedny, muszę oblizać palce. Bo mnie tata zabije. Okej. O, mam to! To i tak pewnie najlepszy posiłek, jaki jadłeś. I co? Smakuje ci? Biedaku? Ale to najlepszy burger, jaki w życiu jadłem. Co? Zmienił mu się gust. Jest za biedny. Co? No, nie tak blisko mnie. Nie, ja po prostu jestem tak biedny, że nigdy nie jadłem burgerów. Ej, a mój jest z onion ringsami tak w ogóle. Co? Średnio wysmażona wołowina z prawdziwych krów alpejskich. Masz prawdziwe mięso w środku? No. Co? To co, następna runda? No to losowanko. No losuj to! Dobrze! Losuj, dawaj! O! Czuję bogatego! Dobra, biorę ten. Co mam? Stary, wystarczy spompować, jest śliczny napis. Dobrze, no przygotujcie się, zamykamy oczy. Kolejna runda. O! Ja nie mogę! Co to jest w ogóle za owoc? Co to ma być do cholery? To jest jedzenie? Stary, musisz to jeszcze obrać na dodatek, jak pomarańczy. Patrzcie na to. Czy ty chcesz mi powiedzieć, Miło, że zjadłeś, że kupiłeś jedno winogrono? Na tyle cię stać tylko było, stary. Łukasz? Biedaku! Co to jest? Czemu to jest takie różowe, fajne? Nie wiem. To jest bogate, to jest dziwne. Ale to jest bogate. Stary. Jak to się je? Nie zrobisz tego. Ale to nie jest normalne zachowanie, Łukasz! O! Nice! Właśnie miałeś być normalny, a nie normalny. No jestem właśnie normalny, ja się tak zachowuję. Nie, to nie jest normalne zachowanie. To nie jest normalne. Nie to brzula, znowu Ernest! Mówiłem ci, że nie można! No jak nie? Już czwarty w tym tygodniu, zostaw go w spokoju. To nie tylko przyjemność! Ale i obowiązek! Melon to jest rzecz normalna, to prawda. Lubicie melona? Napiszcie w komentarzu. Czy wolicie arbuza? Proszę. Trochę pestki ci dałem. O, obrałeś normalnie jeszcze! O, ale to zarobiście wygląda! No! Jak to się nazywa? Robale. Makowiec. Losujemy. Losujemy, chłopaki. Dobra, zabawa. Ty pierwszy. Ja pierwszy. Uwaga. Okej, let's go. Biedaka, bo gadasz jak biedak. O, jest biedny! Ej, patrz, poprawiłem napis i jestem normalny znowu. Bogaty! Ja nie mogę! Rolex z czekolady za 30 tysięcy, to jest tak drogie przecież. Skąd my to mamy na hali? Nie wiem, ale mam złotą karmelową czekoladę, która jest moją ulubioną, więc ja też wygrało. O kurde, to jest czekolada? Tak. To będzie najlepsza czekolada. Czy to nie jest ciasko, to jest prawdziwa czekolada. Ale z drugiej strony, ej, może wybramy złoty bilet, w sensie wygramy do Team X. Czekajcie. Nie, to muszę. No dobra, nie wygrałem tym razem, ale... Stary, Lindt to jest najlepsza czekolada z kawałkami karmelu. O kurde, spróbuj mi od razu. Od razu karmel czuć. A może mi byś dał, kurde? Ja to konfiskuję. Ej, serio dobra jest ta no czekolada. Jest niesamowicie. Dobra, dzipek. To takie. O kurde. Dlatego masz całe, gdyby ci nie smakował, to bym ci nie dał. Chłopaki, no, normalna czekolada tutaj wygrywa, mimo że starym. Nie jest w sumie normalna czekolada. Ale spójrz na Ernesto, który jest bogaty, a nadal je moją czekoladę. Teraz, a nie je tego. To jest niebo. Co? Tak? To jest niebo. Co? Widzę niebo. No nie, powąchaj to, powąchaj, jak plastik jakiś pachnie. Nie, taki... no to jest stary gorzka czekolada, nie, to jest no, zapach kakao. Kakałem takim, no. Panowie, chyba czas na mnie, skoro już siedzę po środku i wybieram to. A ja wybieram... Zobacz. Bogaty? Nic. Tak, bogaty jest tutaj. A ty? W końcu! Biedny! O! Nie, ciekawe co teraz... Normalny! Jest! Ej, dobrze, to ja idę tutaj. Dobra, ubieramy się. Wszystko, czego? Ja nie mogę! Ale dobrze! Ale mam farta! A wy co macie? Bogaci mówią tak, szlachectwo z pazury. Tak mam tutaj określone to. Co? Piwo ciemne typu Russian Imperial Stout?
chyja z tym! Ja mam najlepszy, to jest prawdziwe, polskie harnasie. Stary, jeżeli mówisz o polskich rzeczach, to to piwo jest z jarzębiną, więc jest bardzo polskie też. Panowie, dawaj, unboxing, uwaga, będzie dym się z tego unosił. O, dziękuję. Aromat? Świetny. Świetny aromat, naprawdę. Poszczęściło mi się w tej rundzie. Oh yeah. To będzie tak niedobre. No panowie, jest ciemne, gęste, jest złote. A jaka piękna butelka jest też. Orzysz. No wiedziałem, że będzie. Ale dobre. Pyszne! To było pewne, że piwa drogie są tak niedobre. O Jezus Maria. Ja nie lubię takich smaków. O! Popi, no. No, biedny ma rację tym razem. Okay. Chociaż butelka fajna. Trzeba lubić chyba ciemne piwo. Nie ma jarzębiny, ja nie czuję jarzębiny popi tutaj. Mocne, nie? Słaba runda na koniec, powiem wam, no. Ja wam powiem, że chyba na koniec chciałbym zostać biednym jednak. Ja też. No. Bo nie mieszczę się nawet w tą marynarkę, chłopaki. Ja też chciałbym zostać biednym. Wracamy na swoje miejsce, ja się zamieniam. Ja chcę tam być jako biedny, Ernest, idź jako bogaty. Ale czemu? Czemuś żeś oblał mynelsko cały karton, Ernest. Teraz będzie wszyscy będą śmierć. Zobacz tu do środka, co się dzieje. Żurowisko zrobił. Żurowisko na pastwisku. No chciałem nadać mu aromatu. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro. Tu na tyle. Na razie.